I dzień dobry, witamy wszystkich Państwa słonecznie. Dziś nie serdecznie, ale dzisiaj słonecznie, bo od kilku dni za oknem słońce. Cieszymy się tym słońcem, chociaż zapowiadają zimę. Jak zwykle na żywo studio z Centrum Handlowym Galaxy, Galaktyka Pomerania na żywo, Sandra Myszkowska. Sylwester Perowicz, wspomniałeś o pogodzie. Dziś owszem, drodzy Państwo, w Szczecinie około 11 stopni na plusie, aczkolwiek chyba za na jakieś słońcu. 2-3 dni spodziewamy się nawet przymrozków dosyć sporych, bo nawet do około minus 5 stopni ma się zrobić. No i śnieg ma się pojawić, no ale póki co rzeczywiście napawamy cieszmy się energią. Tym słońcem. Tak, musimy tej energii z tej słonecznej energii jeszcze trochę łyknąć. Dziś 66 dzień roku, do końca roku pozostało 300 dni. Drodzy Państwo, imieniny dziś między innymi ma, uwaga, Będzimisł. Takie bardzo trudne imię, ale bardzo unikatowe. Będzimysł. Cyryl, Róża oraz Wiktor. Warto wysłać życzenia, mimo tego, że jest dopiero już godzina 17. W Ganie między innymi dziś obchodzone jest święto niepodległości, a w Unii Europejskiej obchodzimy dzisiaj święto wszystkich logopedów. Jeżeli chodzi o wydarzenia w Polsce, to w 1898 roku, dokładnie 6 marca, na ulicę Poznania wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. Swoją drogą zastanawiam się, kiedy taki tramwaj wyjechał po raz pierwszy w Szczecinie, bo myślę, że wielu z Państwa z takich właśnie tramwajów korzysta. Ja też. Ja też. Nie wyobrażam sobie czymś innym po prostu podążać choćby na program. Drodzy Państwo, w 1869 roku Dmitrij Mendelejew zaprezentował układ okresowy pierwiastków chemicznych. Natomiast teraz informacja dla wszystkich kibiców piłki nożnej. W 1902 roku założono klub piłkarski Real Madryt. Niezwyciężony w ostatnim czasie. Myślę, że kibice FC Barcelony zazdroszczą. Także zazdroszczą. Ukłon w stronę Realu Madryt. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o 6 marca, to dla Szczecina także dzień szczególny, bo w 1989 roku, dokładnie 6 i 7 marca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przeprowadzono 4 rewelacyjne zabiegi rozszerzenia zastawek serca przy użyciu cewnika z balonem wypełnionym płynem. Te rewolucyjne operacje właśnie odbyły się w Szczecinie. Myślę, że osoby, które interesują się tematem medycyny, jeżeli chodzi o nasze miasto, wiedzą o tym, że nasze właśnie Szczecin jako stolica województwa zachodniopomorskiego ma wiele sukcesów w dziedzinie medycyny, jeżeli chodzi o właśnie taką innowacyjność. Ale my chcemy... I jeszcze 6 marca, to jest marca. Taki dzień, gdzie mówi się, że za 2 dni jest co? Jest piątek. Czyli także, 8 marca, drodzy Państwo, czyli... Czyli 2 dni do Dnia Mężczyzny, który przypada 10 marca, a oczywiście 8 marca, już nie żartujemy, Dzień Kobiet. Przygotowujemy się, drodzy panowie, tak aby później nasze panie pamiętały o nas 10 marca w Dniu Mężczyzny. Myślę, że warto dać ten powód, bo już kto z nas nie lubi otrzymywać prezentów, a kobiety z tego co wiem lubią otrzymywać kwiaty. Słowo się rzekło, drodzy Państwo, my akurat w piątek z Sylwestrem będziemy mieli przyjemność prowadzenia programu dla Państwa, więc ja już po prostu czekam tutaj na jakiś na kwiaty. Miły upominek. Natomiast z naszej prawej strony Gosia Pupek, witamy Cię bardzo serdecznie, serwis infoludek.pl. Gosiu, powiedz, co w tym tygodniu portal infoludek.pl serwuje dla Szczecina? W tym tygodniu szczególnie polecamy koncert zespołu Czerwone Gitary, który odbędzie się w czwartek o godzinie 19 w Filharmonii Szczecińskiej. Grupa została założona w 1965 roku i uważana jest za jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki. Największe sukcesy odnosili do 1970 roku, kiedy w skład zespołu wchodzili Krzysztof Klęczon, Seweryn Krajewski, Bernard Dornowski i Jerzy Skrzypczyk. W plebiscycie tygodnika Polityka Czerwone Gitary zostały wybrane jednym z najlepszych polskich zespołów XX wieku. Natomiast w piątek o godzinie 19 w Teatrze Polskim będziemy mogli usłyszeć koncert z okazji 35-lecia zespołu Sklep z ptasimi piórami. Muzycy zaprezentują zarówno utwory z początku swojej działalności, jak i te najnowsze. Ich repertuar to przede wszystkim radosna, dynamiczna muzyka oraz niebanalne i urzekające poetyckością teksty. Artyści zapowiadają, że z okazji jubileuszu przygotowali dla publiczności wiele niespodzianek, nie tylko muzycznych. Gdzie jeszcze będziemy w Szczecinie mogli posłuchać muzyki na żywo? W tym tygodniu dużo dobrej muzyki będzie można usłyszeć w Domu Kultury Słowianin. W piątek zagra tam grupa Hunter. Zespół wykonuje muzykę z pogranicza thrash i heavy metalu. Formacja dwukrotnie otrzymała nominację do Nagrody Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyka. Była także wielokrotnie nagradzana w plebiscytach branżowych czasopism.
W latach 2004-2009 zespół był gospodarzem festiwalu muzyki heavy metalowej Hunter Fest. Natomiast w sobotę, także w Słowianinie, wystąpi zespół Indios Bravos. W ich muzyce możemy usłyszeć mieszankę rocka, reggae i bluesa. Założycielem oraz liderem zespołu jest były członek grupy Hey, gitarzysta Piotr Banach, natomiast wokalistą jest Piotr Gutkowski-Gutek. Ich pierwsza oficjalna płyta pod tytułem Mental Revolution ukazała się w 2004 roku. Natomiast w niedzielę Dom Kultury Słowianin zaprasza na bluesowy koncert dla Brunona. Wystąpią zespoły My z Delty, Free Blues Band i After Blues. Całkowity dochód z koncertu przeznaczony jest na rehabilitację Brunona Todę. Znany szczeciński artysta został brutalnie pobity w październiku ubiegłego roku. Do tej pory nie ma z nim pełnego kontaktu, a jego rehabilitacja wymaga dużych środków finansowych. W trakcie imprezy odbędzie się także aukcja prac plastycznych szczecińskich artystów, z której dochód zostanie przeznaczony na ten sam cel. A wszystkie koncerty w Domu Kultury Słowianin odbędą się o godzinie 19. Te koncerty oczywiście odbędą się w Szczecinie, a jakie wydarzenia czekają nas w regionie? W piątek o godzinie 20 stacja muzyczna Rampa w Goleniowie zaprasza na koncert zespołu Cree. Liderem grupy jest Sebastian Rydel, syn legendarnego wokalisty zespołu Jam. Grupa Cree zadebiutowała na polskiej scenie muzycznej w 1997 roku. Od tego czasu zagrali wiele koncertów, które także na wielkich festiwalach bluesowych, które ostatecznie zaowocowały tym, że zespół Cree wszedł do grona najlepszych polskich zespołów bluesrockowych. To była konkretna dawka wydarzeń muzycznych i tak naprawdę koncertowych, a co możemy polecić, jeżeli chodzi o teatr? W piątek o godzinie 20 Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza na spektakl pod tytułem Prawda. To fenomenalna komedia Floriana Zellera, francuskiego autora, który z ogromnym poczuciem humoru analizuje zakamarki ludzkiej duszy. W 2011 roku sztuka stała się przebojem scen teatralnych i podbiła serca francuskiej publiczności. Jej bohaterowie rozmawiają ze sobą szczerze o miłości. Jednak jeśli chodzi o prawdę, jak zwykle okazuje się, że każdy ma swoją. A co polecisz dla miłośników filmu? W piątek o godzinie 18 Kino Gry w Gryfinie zaprasza na pokaz filmu Być jak Kazimierz Dejna. Jego bohaterem jest Kazik, który rodzi się w pamiętnym dniu 1977 roku, gdy Dejna strzelił gola w meczu z Portugalią. Jego ojciec bierze to za znak i postanawia, że syn zostanie następcą słynnego piłkarza. W pokazie filmu odbędzie się spotkanie z reżyserką Anną Wieczór-Bluszcz oraz aktorem Przemysławem Bluszczem. A więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie można znaleźć na naszej stronie internetowej www.infoludek.pl. Zapraszamy. Dziękujemy Ci, Gosiu, za taki skrót informacji. Już wiemy, co w tym tygodniu będzie się działo w życiu kulturalnym Szczecina i okolic. Drodzy Państwo, warto zostać z nami, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie zarówno społeczny, jak i polityczny. A i już gospodarczy. Gospodarczy, a po drugim serwisie informacyjnym naturalnie będzie dosyć rozrywkowo. O godzinie 17.30 pojawi się u nas Grzegorz Kluczyński jako Dokładnie. Pierwszy. Szczecinblogix.pl, nasz bloger, będziemy rozmawiać z nim na temat wydarzeń bieżących w naszym mieście, o tym, o czym Państwo rozmawiacie w internecie, o czym my wszyscy blogujemy, o czym piszemy i czym interesujemy się, jeżeli chodzi o nasze miasto. Przeprowadziliśmy małą sondę na temat inwestycji, oczekiwanych inwestycji przez nas jako mieszkańców, internautów, które powinny być już w najbliższym czasie zrealizowane w naszym mieście. Będziemy na ten temat dyskutować w kolejnym bloku, czyli w naszej debacie politycznej, w której gościć będziemy Przemysława Kazańskiego, przewodniczącego Regionalnego Oddziału Stronnictwa Demokratycznego oraz Arkadiusza Marchewkę, radnego Rady Miasta Szczecin Klubu Platformy Obywatelskiej na temat tego, jak realizowane są inwestycje w naszym mieście. Czy one są zgodne z tym, co oczekują mieszkańcy, czy są one realizowane terminowo lub w jaki sposób one powinny być inaczej realizowane. O to właśnie zdanie i o te sugestie będziemy pytać naszych dzisiejszych gości, ale wcześniej jeszcze zapytamy Muzeum Narodowe. Tak, o 17.40 pojawi
pojawi się pani Dorota Obalek, z którą porozmawiamy o tegorocznej wystawie fotografii dzikiej przyrody. Zaprezentujemy również zwycięskie prace, naprawdę urzekające prace. Widziałam, już je są przygotowane do prezentacji. Po debacie... Państwo podobno też będą mogli je zobaczyć. Tak, nasi widzowie będą także mogli je zobaczyć, także warto być z nami i samemu ocenić. Po drugim serwisie informacyjnym Kima ma ten studia, aż się boję, co dziś zaprezentujemy. Po zeszłotygodniowej zumbie naprawdę miałam niemalże zakwasy. Działo się na Facebooku. Dostałaś bardzo dużo pozytywnych głosów. Ja cieszę się, że wtedy zszedłem troszeczkę na bok, aczkolwiek dla swojego dobra. Dziś dostałem zapewnienie, że tego zrobić nie mogę. Taniec będzie troszeczkę prostszy. Nie zdradzamy, co to będzie, ale oczywiście już teraz mówimy, że będzie konkurs. Będzie konkurs trzeciej części naszego programu. Do wygrania oczywiście zaproszenia na naukę tańca do Kimama Dance Studio, także warto być z nami. Na samo podsumowanie, kobieta przedsiębiorcza. Kim jest kobieta przedsiębiorcza? Co to znaczy kobieta przedsiębiorcza i jak dużo takich kobiet znajduje się w naszym mieście? Zapraszać będziemy na spotkanie kobiet przedsiębiorczych właśnie 8 marca z okazji Dnia Kobiet. Takie spotkanie odbędzie się w Szczecinie. Kogo będzie można tam spotkać, z kim będzie prowadzona dyskusja i jak będzie wyglądało to spotkanie. O tym więcej na sam koniec dzisiejszego bloku Galaktyka Pomerania, także warto być z nami. Warto zostać z nami. Drodzy Państwo, teraz 15-minutowa przerwa na serwis informacyjny. Spotykamy się o 17.30. Do zobaczenia.